To był cudowny, wręcz niewyobrażalny weekend dla polskiego sportu. Iga Świątek, siatkarze, Bartosz Zmarzlik, ale nie wolno zapominać o naszej polskiej piłce nożnej. I o piłce nożnej, o powołaniach Czesława Michniewicza, ale też o, oczywiście, o sukcesie Igi Świątek, siatkarzy i Bartosza Zmarzlika. Porozmawiam sobie dzisiaj z waszym ulubieńcem. Jan Tomaszewski jest już na łączu. Dzień dobry, panie Janku, czy się słyszymy, czy się widzimy? Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Tak, doskonale się słyszymy i widzimy. Super, panie Janku. Plan na dzisiejszy program jest prosty, taki jak zawsze, to widzowie zadają pytania, przynajmniej większość pytań, także proszę o was o to, żebyście zadawali pytania do pana Jana. Pytamy o, oczywiście pytacie o to, co chcecie, ale chciałbym zacząć od powołań, ale zanim przejdziemy do waszych pytań, chciałbym troszkę mniej piłkarskie pytanie zadać. O śmierć królowej Elżbiety II. A dlatego o to pytam, bo wiem, że był pan na 70-leciu panowania królowej Elżbiety II. Proszę powiedzieć, jakie pan stamtąd wywiózł wspomnienia i jak pan będzie wspominał królową Elżbietę II, może na jakimś pana meczu kiedyś była, jak pan to wspomina? Niestety na meczu nie była. Z tego co wiem, bo myśmy stali taką podkową przed lożą królewską, był książę Karol, król Karol III. Natomiast jak ja wspominam, moim zdaniem, i ja mam do niej wielki szacunek. Dlaczego? Dlatego, że przez 70 lat panowania praktycznie nie miała żadnej wpadki. Była nieprawdopodobną profesjonalistką. I to, co powiedziała na początku swojej koronacji, że ona wszystko poświęci dla ojczyzny, wykonała to do końca i proszę zauważyć, dzień przed śmiercią przyjęła nową premier Wielkiej Brytanii. Dla mnie jest to po prostu osoba, która pozostanie w historii światowej polityki, w historii świata, po prostu jako nieskazitelna profesjonalistka, do której właściwie no, nie można przyłożyć żadnej łatki. No, wielka strata, no ale cóż, takie jest życie. A tamto spotkanie, jak pan wspomina te celebracje 70-lecia, było w ogóle królową widać? Tak, po prostu ona była, przepraszam, no była sobą. Fakt, że jest jedna rzecz, że też dzięki niej wszystko było dopięte na ostatni guzik. A poza tym, no, co tu dużo mówić, te uroczystości pogrzebowe, które w tej chwili obserwujemy, to jest tylko i wyłącznie jej scenariusz. Po prostu przewidywała wszystko. No i cóż, można tylko powiedzieć, umarł król, niech żyje król, ale ten król, który umarł, czyli ta królowa, pozostanie nie tylko w pamięci, ale w naszych sercach, bo była, jeszcze raz mówię, no pełną profesjonalistką, a takich ludzi jest rzadko. No dobrze. Rzadko można spotkać. Dobrze, panie Janku i drodzy widzowie, przechodzimy do reprezentacji Polski, do powołań Czesława Michniewicza. Sonda, bardzo was zachęcam do wzięcia udziału w naszej sondzie. Jak oceniasz powołania Michniewicza? Dobrze, źle? Czy mogło być lepiej? Panie Janku, no to samo pytanie do pana. Dobrze, źle, czy mogło być lepiej? No w tej chwili mamy o tyle dobrze, że mamy pewne jakieś takie rozeznanie. Selekcjoner powiedział, że on ma 18 pewniaków. 8 wymienił, a 10 mówił, domyślcie się. Mnie to dla mnie jest, przepraszam, takim profesjonalem, bo po raz pierwszy ja cały czas namawiałem, żeby grać 17-18 zawodnikami, tak jak się będzie grało, bo będzie 5 zmian, tak jak się będzie grało już od pierwszego meczu na Mistrzostwa Świata. I to, jakby powiedzieć, jest już to ogłoszone. Selekcjoner sam, ja nie chcę się wtrącać, kto będzie w tej 17 czy w tej 16, ale te dwa mecze muszą już być rozegrane tak jakbyśmy grali, szczególnie mecz z Holandią, zaraz powiem dlaczego, powinien być grany tak, jak będziemy grali mecz z Meksykiem.
bo od tego będzie bardzo dużo zależało. Dlaczego mecz z Holandią? Ano dlatego, że Holandia przyjedzie i będzie chciała wygrać to spotkanie, bowiem ma w perspektywie mecz z Belgią i to różnie może być w tym meczu, a oni chcą zdobyć pierwsze miejsce w grupie. Poza tym będzie taka rywalizacja korespondencyjna na boisku, taka trochę ambicjonalna. Depay, Lewandowski. Będą się starali udowodnić, kto jest lepszy. No tutaj to nie ma co, panie Janku, co porównywać. No przecież wiadomo, że Robert jest lepszy. Tak, ale ja rozumiem, nie ma co porównywać. Ale Depay będzie miał nieprawdopodobną motywację do gry, bo będzie chciał tu się pokazać. No tak. I ja mówię, tu chodzi o tę rywalizację. I trzecia sprawa, tego meczu z Holandią nie możemy przegrać. Tak jak nie możemy przegrać meczu z Meksykiem. Remis daje jeszcze jakieś szanse. Przegrana praktycznie może być już po zabawie. Dlaczego? Z dwóch powodów. Bo jeśli my, przepraszam, przegramy z Holandią, to kto wie, czy nie wyleciemy z grupy. Bo wtedy na Walii trzeba będzie zremisować. A to różnie może być, bo Walijczycy też nie będą chcieli spaść. I tu jest pierwsza sprawa. Dobra, widzę, że jak on ma tę siedemnastkę, to tę siedemnastką już powinien grać te dwa mecze. Powtarzam, dwa mecze. Co mnie bardzo nurtuje? Pierwsza sprawa. Bramkarze. Niech się zdecyduje, czy trzech, czy czterech. Ponieważ do tej trzydziestki, którą w tej chwili powołał, bo jest to ostatnie powołanie przed Mistrzostwami Świata, a już na Mistrzostwa, nie wiem, w listopadzie chyba będzie, nie w listopadzie, tylko w październiku będą powołania, już trzeba powołać 26. I tutaj do tej trzydziestki trzeba wziąć pod uwagę, że będą na pewno kandydowali Kasz, Góralski, Bielik i Buksa, czyli jest 34. Ośmiu trzeba w tym momencie, no niestety, trzeba ich wyeliminować z tej kadry i ja uważam, że moim zdaniem trzech bramkarzy wystarczy. Nie chcę mówić kto, no na pewno Szczęsny i pozostała dwójka, ale trzech bramkarzy wystarczy, bo jednak obrońców i pomocników no trudno będzie okroić za dużo. Natomiast czterech napastników, cztery dziewiątki, nie wiem, czy też powinno być tylko trzy, bo wiadomo, że Robert będzie grał jako jedyna i będziemy grali chyba jedną dziewiątką. I trzecia, kolejna sprawa, która mnie nurtuje i chciałbym, żeby mi te dwa mecze odpowiedziały na to, czy będziemy grali w ustawieniu 1, 4, 5, 1, jak to nam wychodzi, czyli Szczęsny, Lewandowski i tutaj albo czwórka obrońców i piątka pomocników, albo Szczęsny, Lewandowski i trójka obrońców i szóstka pomocników. Bo w praktyce to tak wygląda, jak gramy 3-6-1, że kiedy atakujemy siódemką po prostu zawodników, a kiedy tracimy piłkę, Kasz i powiedzmy Zalewski, którzy będą grali na tych wahadłach, cofają się i de facto przy każdej stracie piłki mamy 5-4-1. I to w tych dwóch meczach musi być już na bank rozstrzygnięte i tak powinniśmy grać. Pytanie od Karoliny Tarnowskiej. Panie Janku, kogo panu brakuje wśród powołanych? No poza tymi oczywiście kontuzjowanymi, no bo Kasz czy Góralski mają po prostu urazy, czy Bielik? Tak, no mówię, brakuje mi tutaj Bielika i brakuje mi Buksy, jeśli mówię, no bo Buksa zaczął wczoraj, nie wiem, tam 12 czy 15 minut grał, czyli już jest dobrze, a ponieważ mamy do Mistrzostw Świata jeszcze dwa miesiące, zobaczymy. Zdziwiło mnie trochę powołanie Piątka, no bo ten zawodnik praktycznie nie grał teraz zaczął grać, no, nie grał w najsłabszej drużynie, jednej z słabszych drużyn Bundesligi, nie miał miejsca. No ale jeszcze raz mówię, to musisz w tym momencie ośmiu zawodników musi zostać wyeliminowanych z tej 34, bo jeśli mam mówić o Jóźwiaku, który naprawdę się nieźle zapowiadał, no, ale już jak nie gra zupełnie, no ciężko go powoływać. Nie,
Tak jest, to samo jest o Puchaczu, no wrócił samo, w tej chwili bardziej. Do Unionu, no i trudno tutaj mieć jakieś pretensje. Ci, którzy zostali powołani, oprócz tej trójki nowej, bo ja uważam, że z tej trójki, ja nie wiem, kto to jest ten zawodnik z Pogoni, to powołanie należało się moim zdaniem Skurasiowi, bo nieźle zaprezentował się na arenie międzynarodowej, w konfrontacji międzynarodowej, i tutaj uważam, że to powołanie jest bardzo trafne. Natomiast o zawodniku Pogoni trudno im powiedzieć, jak on się zaprezentuje, i bardziej jest tutaj powołany, żeby się chyba zapoznać z tą atmosferą panującą w kadrze, niż po to, żeby grać. Panie Janku, kolejne pytanie, to bardzo ostre stwierdzenie naszego widza. Rudy Bajerant, taki nick ma nasz widz. Panie Janie, uważam, że te powołania to jest naplucie nam kibicom w twarz. Piotrowski, Łęgowski, kim są ci ludzie? To nie jest czas na eksperymenty. Krychowiak, czym sobie zasłużył? Wieteska, kabaret. Tu bym się nie zgodził, jeśli chodzi o pierwsze dwa powołania, bo przepraszam, ale ja nie wiem, kto to są ci zawodnicy. I no trudno, żebym ja ich w tej chwili widział w podstawowej jedenastce. Jeśli oni są przyszłościowi i będą powołani jako tam 24, 25, 26, to wiadomo, że jadą po to, żeby być zawodnikiem na przyszłość. Natomiast nie zgodzę się z Grzeszkiem Krychowiakiem. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie, tak jak Kamil Grosicki, on nie jest, może nie będzie potrzebny od pierwszej minuty, ale nie wolno nam w tej chwili stracić tak doświadczonego zawodnika, jeśli chodzi o grę defensywną. Bo w defensywie, w tej grze defensywnej, przecież Krychowiak odgrywa i w dalszym ciągu odgrywa nieprawdopodobną rolę. Jest cwaniakiem, jest po prostu doświadczonym zawodnikiem, i wtedy, kiedy w drugiej połowie będzie potrzeba utrzymać wynik, bo będziemy wygrywali, to jestem przekonany, że Krychowiak powinien dostać tę szansę i na te 20 minut, na pół godziny, na podmęczonego przeciwnika ustawić naszą defensywę. To samo tyczy się Grosickiego, którego już nie stać na to, żeby w reprezentacji na międzynarodowej arenie grał od pierwszej minuty. Ale co ma Grosik? Szybkość ma. Turbo Grosik jest nieobliczalny. Nie będzie miał żadnej tremy. Jest doświadczony i na te 20 minut, kiedy odpukać nie będzie nam szło, można go wpuścić, bo jest to zawodnik, który może rozmontować każdą obronę na świecie, jeśli właśnie będzie wypoczęty i na tą podmęczoną obronę będzie grał. Ja nie mówię, że to są zawodnicy moi kandydaci do pierwszej, do podstawowej jedenastki, ale z ich doświadczenia nie można nie skorzystać. I tutaj uważam, że oni powinni być. Jedziemy dalej, panie Janku, z pytaniami. Bartek Kosiński i Rafał Talaga. Ci dwaj widzowie pytają o Gikiewicza. Panie Janie, jak czuje się Gikiewicz, który patrzy, że powołany do kadry jest Majewski? Dla mnie to kompromitacja. Panie Janku, czy Gikiewicz zasłużył na powołanie? Forma wysoka. To Bartek Kosiński, Rafał Talaga. No cóż, tutaj mam odmienne zdanie. Dlaczego? Dlatego, że on nigdy nie grał w reprezentacji Polski. To, że on mówi, że on się czuje lepszy od tych, którzy są powołani, no to ja też mogę powiedzieć, dlaczego mnie selekcjoner nie powoła jako czwartego bramkarza, i ja gwarantuję, jak mnie powoła, to ja nie będę wcale aspirował do gry w pierwszej jednastce. Ja tylko będę na treningach pomagał moim młodszym kolegom. Nie, no proszę państwa, no tutaj jak pojedzie trzech bramkarzy, no to mamy. Zresztą chyba selekcjoner powiedział, że Skorupski i Szczęsny są pewniakami, i trzeci będzie Drągowski, który naprawdę gra. I ja sądzę, że ta trójka powinna pojechać. Natomiast wziąć bramkarza, który nie grał nigdy w reprezentacji, i wprowadzić nowego do składu, nawet na te dwa mecze, gdyby on grał cały ten mecz z Holandią, jest to naprawdę wielkie, wielkie ryzyko, bo straciliśmy przez te cztery mecze w Lidze Narodów jakąś taką porozumienie,
grę w defensywie bramkarza z obrońcami i tego bramkarza jako tego szóstego chyba, piątego czy szóstego obrońcy, bo w każdym meczu grał inny bramkarz i to była dla mnie coś nieprawdopodobnego, niezłego, bo powinien grać jeden bramkarz, trzęsnych te mecze wszystkie powinien rozgrywać. Dlaczego? Żeby właśnie tych zawodników, którzy będą ewentualnie grali w defensywę, poustawiać i żeby ich przyzwyczaić do jego gry nogą. A tutaj mieliśmy cztery mecze i czterech bramkarzy i stąd dla mnie jest to jedno wielkie nieporozumienie. Ja za to niestety winię tych ludzi, którzy odpowiedzialni są za szkolenie bramkarzy, bo nie powinni się na taką koncepcję zgodzić. Tutaj Bartek Kosiński, nasz widz, dopytuje jeszcze, co pan sądzi o wczorajszej sytuacji z Milikiem. No, sytuacja kuriozalna. Strzela gola, zdejmuje koszulkę, druga żółta kartka, czerwona kartka. No, okazuje się, że ten gol powinien być, bo spalonego nie było. No, futbolowe jaja, panie. No, pójdę dalej. Pójdę dalej. Uważam, że gdyby Milik zachował się jak profesjonalista, czyli strzelił tę bramkę, kapitalnie strzelił, nie zdjął tej koszulki, to po pierwsze nie dostałby czerwonej kartki, bo to jest karygodne. Oczywiście, jak on by to zrobił w reprezentacji, to ja bym suche nitki na mnie nie pozostały. Ale co mnie obchodzi jakiś tam Juventus? Nie mój cyrk, nie moje małpy. Jak mu na to pozwala trener, jak mu na to pozwala kierownictwo, to niech on sobie robi co chce. Dla mnie jest to po prostu karygodne. I sprawa druga, proszę zauważyć. Zdjął tę koszulkę, bramka była uznana, nikt tam nie miał pretensji do tego. Ba, nawet stał ten bramkarz przy słupku, no i ojeju, no żałował, płakał, że to się stało. I teraz tak, Milik dostaje czerwoną kartkę po jakichś dwóch minutach, bo się cieszy. Cieszy się, dostaje czerwoną kartkę, następuje pyskówka. Ja mam tylko pytanie, a co by było, gdyby Milik dostał w 60 minucie taką kartkę i strzelił bramkę i dostał kartkę? To by 30 minut grali w dziesiątkę. I to dla mnie było to nieprofesjonalne zachowanie. Jeszcze raz to powtarzam, nie mój cyrk, nie moje małpy. Natomiast sędzia, proszę zauważyć, już była gra po 5 minutach. Miała się rozpocząć i nagle sędzia mówi, nie, ja idę zobaczyć. Dla mnie sędzia postąpił po prostu złośliwie. Dlaczego? Dlatego, że ci, jak to ja mówię, co po niektórzy komentatorzy i ten, którzy znają piłkę nożną z komiksów, powiedzieli, był spalony. Nie ma żadnego spalonego. Spalony byłby wówczas, gdyby Bonucci dotknął piłkę głową i skierował ją do siatki. Sędzia biegnie do VAR-u, patrzy na to wszystko, i wymyślił w tym czasie kapitalną rzecz. To, że Bonucci absorbował bramkarza, czyli przeszkadzał mu w interwencji. I to jest zgodne z piłkarskim prawem. Jeśli ktoś przeszkadza bramkarzowi, nie pozwala mu na interwencję, gola się nie uznaje, a Bonucci w ogóle nie przeszkadzał tej interwencji. Ale on nie powiedział, że był spalony, bo spalony rzeczywiście zawodnik był na spalonym, ale nie dotknął piłki. Czyli tutaj sędzia moim zdaniem popełnił błąd, ale wyszedł z tego złośliwie. Jeszcze raz mówię, nie mój cyrk, nie moje małpy. No tak. Moim zdaniem spowodował to, że dwa punkty, jego zachowanie spowodowało, że dwa punkty Juventus stracił. To mogą być ważne, te punkty, bo to Juventus teraz jest w takiej trochę podbramkowej sytuacji. No całe szczęście, że jutro już wróci Wojtek do bramki. No panie Janku, no, nie ma Milik 15 lat. To nie był jego pierwszy gol w karierze, więc powinien trochę powściągnąć emocje jednak przed tym. W ogóle co to jest z tym zdejmowaniem koszulek po golu? Ja tego nie rozumiem. Pan był piłkarzem, może pan wie, jakie są wielkie emocje, i tylko że można ich chyba trochę inaczej pokazywać emocje. Panie redaktorze, wczoraj najbardziej mnie rozśmieszył komentarz komentatorów jakichś tam, którzy mówią, ojeju, no co się stało, no przecież my byśmy tak samo zareagowali. Proszę Państwa, wyraźnie stoi w przepisach. Nie wolno zdjąć koszulki. Za to jest żółta kartka. To jest tak samo, jak kiedyś podarowaliśmy bramkę strzeloną ręką przez Maradonę, no bo to była boska ręka.
i do dzisiaj jest to największa plama w historii światowej piłki. Nie wolno mówienie o tym, że to jest nieżyciowy przepis, jak można nie zdjąć koszulki. Można nie zdjąć koszulki, bo dojdzie do tego, że ktoś zdejmie spodenki. I powiemy potem, no dlaczego dla uczczenia bramki nie można zdjąć. Dlatego to, co pan powiedział. Arek Milik jest zawodnikiem, ojeju, doświadczonym, grał na wielu stadionach i on nagle zdejmuje to. Ja nie zauważyłem dobrze, czy on tą koszulkę nawet chyba rzucił, tę koszulkę. I za to należało mu się, jak psu zupa, żółta kartka. I z tego się zaczęło, bo gdyby on tego nie zrobił, tylko cieszył się, fajnie, dobra, rozpoczynamy grę, nie byłoby żadnego VAR-u, jestem przekonany. A tak, nie tylko VAR, ale jeszcze chyba dwie żółte kartki, dla jednej, dla drugiej, przepraszam, czerwone. I to było efektem tego, że Arkadiusz, że jemu pozwolono na to zrobić. A niech mu pozwalają. W reprezentacji, gdyby to zrobił, to moim zdaniem ja bym wtedy powiedział, że jest to ostatni mecz, powinien być jego ostatni mecz reprezentacji. Mam nadzieję, że tego nie zrobi. No oby nie. Bo... oby nie. No nie, nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić. Mundial przed nami, panie Janku. Proszę tak nie mówić nawet. No więc, ale jeszcze raz mówię, no trzeba kierownictwo drużyny musi przeprowadzić z nim rozmowę i nie ma żadnego zdejmowania koszula, nie tylko z nim, no po prostu trzeba, bo wreszcie stało się to, że jeszcze raz mówię, Juventus stracił 2 punkty, moim zdaniem, przez zdjęcie koszulki. Tyle. Takie jest moje zdanie. Tyle na temat. Panie Janku, wracamy do reprezentacji Polski. Kibice domagają się tutaj, widzę nasi widzowie, powołania Iszaka do reprezentacji, żeby PZPN mu paszport załatwił. Co pan na to? Nie, nie, nie. Zresztą nie wiem, on już przecież grał w pierwszej reprezentacji Szwecji. Grał w Szwecji, tak. To bardziej humorystycznie bardziej możemy tutaj powiedzieć. Nie, nie, nie. Akurat tutaj nie możemy narzekać. Mamy najlepszego piłkarza świata. W tej chwili Robert w Barcelonie pokazuje to i gra. Powtarzam, w Barcelonie, która nie grała do tej pory dziewiątką, taką typową. Gra tę dziewiątkę tak, jak grał w Bayernie Monachium. Nie mamy tutaj żadnych, jak to się mówi, kompleksów, a wprost przeciwnie. Fajnie byłoby, żeby Robert poprowadził naszą drużynę, tak jak w tej chwili prowadzi Barcelonę do sukcesów. Ale czy będą te sukcesy? Jutro zobaczymy, jutro jest pierwszy test, a za 2 tygodnie drugi w Interze Mediolanie. Mediolanie, tak, ale do meczu Bayern-Barcelona jeszcze przejdziemy. Tymczasem Rafał Talaga. Panie Janie, reaktywacja duetu Milik-Lewandowski? Nie, 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 nie może być tak. Dlaczego? Dlatego, że Arek gra już w tej chwili jako dziewiątka. Arek wtedy, kiedy grał za Adama Nawałki, grał cofnięty. Grał takiego Zielińskiego. Zieliński przecież wtedy nie miał miejsca w drużynie, bo grał właśnie Lewandowski Mili. W tej chwili Arek jest typową dziewiątką i tu niestety albo Lewandowski, albo Mili. Oczywiście Milik może wejść. Tfu, jeszcze raz mówię, no bo to już te mistrzostwa są ten. Jak będzie niekorzystny wynik, to trzeba będzie grać wtedy na pełne ryzyko i na 2 dziewiątki, a czasami nawet i na 3 dziewiątki, bo albo przegramy 3-0, albo zremisujemy 1-1. Także tutaj nie, 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 nie. To nie może być. Ja uważam, że powinniśmy grać 1 dziewiątką i tu jest tylko ten, czy Zieliński, czy Szymański, ten zawodnik, który będą tym zawodnikiem, który będzie grał za Lewandowskim. Bo jeśli Szymański będzie grał w pomocy, uważam, że sobie da radę. Obojętnie na której pomocy będzie grał. Natomiast jeśli Zieliński będzie grał w pomocy, no to i powiedzmy zanim będzie grał Milik, no to będziemy mieli jednego zawodnika w defensywie mniej. Także tutaj nie ma możliwości, że będzie tak, jak próbował swego czasu Brzęczek czy Sousa na 2 dziewiątki. Nie możemy grać. A szczególnie rozpocząć pierwszy mecz z Meksykiem, bo tego meczu nie możemy przegrać.
i tu generalna próba będzie mecz z Holandią. Nie możemy tego meczu przegrać, bo jeśli zremisujemy z Holandią, to najprawdopodobniej w grupie już będziemy, bo trudno przypuszczać, że Belgia nie wygrała z Walią. Natomiast jeśli przegralibyśmy z Holandią, to różnie może być. I to samo, no, jak przegramy z Meksykiem, no, to byłoby bardzo ciężko. Nie możemy, tych dwóch meczy nie możemy przegrać. Jan Klas, nasz kolejny widz. Jak dla mnie największym problemem kadry jest duet Glik-Bednarek, którzy są wolni i mają słabe wyprowadzenie piłki. Trzeba dać szansę młodszym. No tu już nie ma, przepraszam, że tak powiem, ale nie ma czasu na dawanie szans. Tu już trzeba grać i trzeba się zdecydować, czy powiedzmy Kiwior będzie grał jako ten trzeci, żeby ich wzmocnić i w tym momencie oni, kiedy my atakujemy, to ta trójka zostaje w tyle i tylko rzuca piłki, jeśli otrzymuje jakieś prostopadłe czy na skrzydła. Jest tylko jeden problem. Czy będziemy grali czwórką, czyli prawym obrońcą, lewym obrońcą, Glik-Bednarek, czy będziemy grali właśnie tą trójką i dwoma wahadłowymi. No i tutaj chyba nie ma wyboru, bo po lewej stronie Zalecki, po prawej Kasz albo Wereszyński. Jędrzej Zając. Panie Janie, czego brakuje piłkarzom, że nie potrafią odnosić takich sukcesów jak siatkarze? Może niech siatkarze pojadą do Kataru? Czego brakuje? Przede wszystkim zgrania. Tak jak już powiedziałem. Nasi siatkarze pokazali, że nawet przegrywając ten czwarty set i doprowadzając do tiebreaka, cały czas stanowili zespół. Tam każdy wiedział, kto ma gdzie grać, w jakiej części boiska. W meczu z Brazylią, przepraszam, w meczu z Włochami, no wyszło trochę zmęczenie, bo zarówno Bartek Kurek, który dla mnie grał fenomenalnie w ataku w tym ostatnim meczu, i Śliwka też, no nie pokazał, ale mieli prawo być zmęczeni. Grać taki tiebreak z Brazylią, to trzeba dać siebie, jak to Zbyszek niejednokrotnie Boniek mówił, z wątroby dużo. A jak się daje z wątroby, to niestety ubytki są bardzo bolesne. I gdybyśmy my, to tak jak Włosi, wygrali 3-0 z Brazylią, przepraszam, nie z Brazylią, tylko z... Właśnie ze Słowenią. Ze Słowenią. Tak, w półfinale. Tak, 3-0. No to oczywiście, no, te, nie wiem, czy godzinę, czy półtorej godziny mieli mniej wysiłku. A to jest, panie Janku, taka sama sytuacja jak w barażach do Mistrzostw Świata, kiedy Szwedzi grali dwa mecze z rzędu, a my mieliśmy trochę odpoczynku ze Szkocją? Ja byłem chyba, panie Przemku, byliśmy chyba jedyni, tak, tak, którzy powiedzieliśmy, że Szwedzi skazani są na porażkę, bo nie można po meczu jeszcze z dogrywką wyjść 3 dni czy 4 dni po tym meczu wyjść i grać jak ten. Oni jeszcze w pierwszej połowie Szwedzi pokazali, że umieją grać, że to jest dobry zespół, ale w drugiej połowie już oddychali z rękawami. I to są prawa po prostu natury, które się nie przerwą. Ja uważam, że zdobycie przez naszych zawodników srebra jest w tym momencie ogromnym sukcesem, bo mówię, no nie powtórzyli tego złota, ale Włosi mieli nieprawdopodobny handicap w postaci tych naszych dwóch. No teraz można gdybać, gdybyśmy przegrali pierwszy mecz z Amerykanami, my byśmy byli na miejscu Włochów. Bo przecież... No ale to gdybanie już, panie Janku. No więc ja mówię, to jest gdybanie. I jak ja tutaj słyszę pewne jakieś narzekania, Boże, jak my byśmy byli w półfinale w Katarze. Można sobie pomarzyć, panie Janku. No spokojnie, spokojnie, nie pomarzyć. Na razie, jeśli nie oni, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Tyle tylko, czy będą tak zgrani jak siatkarze. No bo przecież o to chodzi. Tam wszystko było no, nieprawdopodobne, dramaturgia, bo granie z Brazylią, granie ze Stanami, to jest tak samo jak, no bo to są drużyny z najwyższej światowej półki. I jeden może wygrać i drugi. Przecież mogliśmy przegrać mecz ze Stanami, mogliśmy przegrać mecz przy stanie chyba 12-11
ten zbijający Leao, no, nie trafił w piłkę, praktycznie nie trafił w boisko. To różnie może być. Ale nasi potrafili, ta zespołowość dała sobie górę. Brawo, brawo koledzy siatkarze, wielkie gratulacje i czapki z głów. Tak jest, tylko pozazdrości. Żebyście zawsze w finale grali, a jaki wynik, to nieważne, ale w każdej imprezie, jak będziecie grali w finale, nikt do was nie będzie miał pretensji. Tak jest. Mamy kolejne pytanie, a nawet nie pytanie, tylko tak stwierdzenie wpis, ale warto to przeczytać. Pan Szemrany nazywa się nasz widz, taki manik. Dzień dobry, nie mam pytań. Chciałem tylko życzyć świetnych humorów w czasie Mistrzostw Świata w Katarze. Bardzo dziękujemy, panie Janku. Ja się podpisuję pod tym. Żebyśmy wszyscy byli tak zadowoleni, jak jesteśmy, nawet mówię, z porażki siatkarzy zadowoleni, bo to jest coś wspaniałego, ale z ich postawy, czy Igi Świątek, czy z Marzlika. Po prostu, no cóż, zadowolenie jest wtedy, jak nasi sportowcy nie zawodzą. Siatkarze przegrali, ale nie zawiedli i to się liczy. Bo w tym momencie można powiedzieć gloria victis, chwała pokonanym, bo dali z siebie wszystko. A że niestety organizm jest tylko organizmem i Bartek i Śliwka, no niestety nie są automatami, ale widać było, że zostawiają, jakby to powiedzieć, no wszystko na tym parkiecie. A że nie wyszło, no cóż, człowiek jest tylko człowiekiem. No tak. Brawo im za to. Panie Janku, kolejne pytanie. Andrzej Kasiński, troszkę się obawia nasz widz. Mundialu możemy nie obejrzeć, mówią, że nie będzie prądu. Panie Janku, boi się pan tej ciężkiej zimy związanej z wiadomością? Nie, proszę. W ogóle nie mamy o czym mówić. Jak możemy nie być prądu? No. Ja uważam, że to jest taka impreza światowa, że organizatorzy i FIFA zabezpieczą się na, nie wiem, na trzy jakieś, jakby to powiedzieć, niemożliwości prądowe, że jak nie ten prąd, to tamten. Ale tu, nie, panie Janku, tu bardziej chyba chodzi o to, że w Polsce nie będzie prądu przez problemy Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości i tutaj to jest bezpodstawne jakieś takie podejrzenie. Będzie dobrze i to, co poprzedni internauta napisał. Obyśmy byli tak zadowoleni, jak jesteśmy w tej chwili zadowoleni po siatkarzach, po żużlowcach i po lidze, bo co tu dużo mówić. Jest to w tej chwili biegająca po kortach reklama Polski, którą ogląda miliardy ludzi na całym świecie i ten miliard ludzi wie, co to albo kto to jest Polska. I chwała ci za to. Tak jest. Brawa, ogromne brawa dla Igi Świątek. Mateusz Ksawerów, nasz kolejny widz. Panie Janku, jak pan ocenia powołanie Krychowiaka? To chyba pomyłka. Nie, jeszcze raz podkreślam. Grzesiek, gdyby była taka sytuacja, że mamy kogoś innego w tej defensywie, który przez te ostatnie praktycznie 8 czy 9 lat był dyrektorem defensywy, nie mamy takiego. Bo Krychowiak był tym jedynym, który ustawiał całą drużynę. Bramkarz ustawia tych obrońców, a Krychowiak ustawiał całą drużynę defensywnie i ma nieprawdopodobny autorytet. I w tym momencie, jeszcze raz mówię, jeśli nie od początku, to co może być? Dlatego, żeby tego przeciwnika trochę zmęczyć. Ale na podmęczonego przeciwnika, kiedy będzie nam potrzeba utrzymania wyniku, Krychowiak jest dobry. Poza tym proszę nie zapominać, kto zdobył rzut karny, frajerski rzut karny na meczu ze Szwecją. Tylko właśnie Krychowiaka doświadczenie, tylko Krychowiaka to cwaniactwo i przepraszam, wyrachowanie, ale takim trzeba być, żeby odnosić sukcesy w piłce nożnej. Bo to nie może być potulny chłopak. Nie, jest taki łobuziak boiskowy, zastawił się, ten go trzepnął z tyłu w zupełnie niegroźnej sytuacji. Mieliśmy rzut karny i praktycznie było po meczu. Michał Marszałek. Panie Janku, kto sportowcem roku w Polsce? Lewandowski czy Świątek?
No cóż, tutaj jest na pewno... No twardy orzech do zgryzienia. Oczywiście. Tak, no zobaczymy po Mistrzostwach Świata i zobaczymy po Lidze Mistrzów, jak to dalej będzie szło, chociaż to nie będzie rozstrzygnięte, ale moim zdaniem, przepraszam, moim skromnym zdaniem Iga zasłużyła, bo wygranie French Open, wygranie teraz na Flushing Meadows Mistrzostwa, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego i to jest bardzo ważne. Iga przed turniejem mówiła, że ona nie jest taka na 100% przygotowana. No i proszę, nie jest na 100% przygotowana, to w sportowcu, jakby to powiedzieć, dojrzewa. I ona zdobywa mistrzostwo. Dla mnie to mistrzostwo zdobyła w meczu z Sabalenką, kiedy przegrywała 2-0, potem 4-2 w secie i nagle wygrała 4 gemy pod rząd. No, wygrać z Sabalenką 4 gemy pod rząd, to tylko wielka mistrzyni potrafi. I po tym meczu, moim zdaniem, Iga, jakby to powiedzieć, na 100% już uwierzyła w swoje możliwości, co było zresztą widać w finale. Nie, dla mnie ona jest w tej chwili sportsmenką roku, bo biorąc pod uwagę, ja wiem, że Zmarznik też zdobędzie, najprawdopodobniej już zdobył Mistrzostwo Świata, ma 20 punktów przewagi, ale biorąc popularność sportu i biorąc ilość grających, czy w piłkę nożną, czy w tenisa, no to jest zdecydowanie większa liczba właśnie i piłkarzy, i tenisistów, i tenisistek. I ten sport ogląda setki milionów ludzi. A to jest, to jest popularność nieprawdopodobna. Popularność nie tylko dla Igi, popularność przede wszystkim dla naszego kraju. Ona reprezentuje naszą ojczyznę i jest po prostu reklamówką Polski. Zresztą Robert to samo. Ale Robert już był sportowcem. A Iga, wydaje mi się, że po tym, co zrobiła, należy jej się. Chociaż mamy jeszcze do końca 6 miesięcy, do końca roku, ale te dwa sukcesy, wygranie French Open i US Open, nie pozostawia wątpliwości. Liga numer jeden. Kolejne pytanie od Bartka Kosińskiego. Pytanie czysto abstrakcyjne. Gdyby pan mógł umieścić jednego piłkarza z czasów, gdy pan grał w reprezentacji, do obecnej drużyny, to kto by to był? Kto by to był? Wydaje mi się, że tutaj nie mamy przekonania. Dla mnie byłby Grzegorz Lato. Dlaczego? Dlatego, że my w tej chwili z tymi wahadłowymi mamy trochę kłopotu. Bo wiadomo, że wahadłowi... Grzesiek Lato był skrzydłowym i on też grał jak wahadłowy, bo wtedy, kiedy myśmy atakowali, Grzesiek był skrzydłowy. A kiedy myśmy się bronili, Grzesiek był czampu szymanowskim. I on niejednokrotnie kasował akcje po lewej stronie, czy to lewego pomocnika, czy nawet lewego obrońcy przeciwnika. Grzesiek tutaj by się nadawał, bo on miał nieprawdopodobne zdrowie. On potrafił zabiegać każdego piłkarza. Myśmy się kiedyś śmieli tak po meczu z Włochami, że Grześka miał kryć jeden z najlepszych obrońców wtedy na świecie, Gianno Facchetti. To myśmy się śmieli, że w 80 minucie myśleliśmy, że Facchetti gra w czerwonym krawacie, a mu po prostu język już tak wystawał, jak to się mówi, z wyczerpania, bo z Grześkiem nie można było takiej biegowej, jakby to powiedzieć, biegowej walki wygrać. I on, wydaje mi się, że on by pasował. Andrzej Kasiński wraca do tematu Igi Świątek. Panowie, Iga ciągle sama, nie ma czasu zakochać się. No to jest ten problem sportowców wyczynowych na takim poziomie. Przepraszam, ale każdy z nas ma dylemat. Ja niejednokrotnie, oczywiście miałem takie życie, jakie miałem, ale ja niejednokrotnie mówiłem, że miałem wspaniałe kobiety moje życiowe. Ale pierwszą miłością moja była piłka. Gdybym ja nie poświęcił się tej piłce,
to przede wszystkim dzisiaj byśmy nie rozmawiali na ten temat ze mną, nie rozmawiałby pan. A po drugie, co tu dużo mówić, no miałem to szczęście, że akurat na mojej drodze kariery sportowej napotkałem papieża polskiej piłki, pana Kazimierza, i wówczas jednego z najlepszych trenerów świata. I mogę powiedzieć, że mnie trenował jeden z najlepszych trenerów świata, bo tak się o panu Kazimierzu wysławiali wszyscy eksperci, szczególnie podczas Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich. I cóż, na pewno na tym ucierpiało moje życie prywatne, ale nie żałuję tego, bo ja 200 dni przebywałem na zgrupowaniu. Czyli moje kobiety, wspaniałe, jeszcze raz powiem, moje partnerki były wspaniałe, ale niestety, no, były moją, przepraszam, że tak powiem, drugą miłością. Mogę je tylko przeprosić, ale coś trzeba było wybrać. I tutaj Iga, no, też musi wybrać, bo na pewno podczas tej kariery ona musi wybierać jedną rzecz, w których tu nie jak grać, w których nie grać. Jak zrobić, żeby tę przewagę utrzymać przez, nie boję się tego powiedzieć, przez 10 lat. Bo ona ma papiery na to, żeby przez 10 lat być numerem jeden na świecie. Rafał... I tego jej z całego serca życzę. Tak, Rafał, a że Laga, serce... Tak, tak, panie Janku, pan do końca. A że serce nie słucha. Tak, no to mówię, no to no coś trzeba wybrać. Tak jest. Panie... Nie można mieć ciastko i zjeść ciastko. Zgadza się. Ja to rozumiem. Rafał Talaga, nasz kolejny widz. Zieliński musi być mózgiem reprezentacji. Panie Janie, czy pan się zgadza? Ja się zgadzam. Ja to mówię od 8 lat. Piotrek Zieliński dla mnie, i to nie po raz setny powtórzę, jest dla mnie takim Messim, polskim Messim. I dlaczego nikt nie wymaga od Messiego, żeby w Barcelonie on odbierał piłki i grał jako pomocnik, jako taki defensywny? Nie. On po prostu biegał po boisku, ale jak dorwał piłkę Messi i jak dorywa teraz Paris Saint-Germain, to tylko wióry się sypią i oglądają mu stopy. Korki mu oglądają, przeciwnicy. Piotrek, proszę zauważyć, w tej chwili, kiedy został ustawiony jako taki ofensywny pomocnik, no wygranie 4-1 z Liverpoolem, z drużyną, która, no co tu dużo mówić, jest na topie światowym, nie europejskim, tylko światowym, świadczy o tym, że ten Zieliński gra tam, gdzie może pokazać swoje największe walory. I proszę, jeszcze raz pójdę tym tropem. Jurek Brzęczek zaczął swoją kadencję w Bolonii, kiedy grał Lewandowski, zanim grał Zieliński. I w defensywie sobie tam te Błaszczykowskie, Krychowiaki dały radę, a dwójka z przodu rozprowadziła i myśmy praktycznie ten mecz wygrali. Przegraliśmy przez sędziego, bo pomimo tego, że byliśmy lepsi, podyktował z kapelusza rzut karny, przepraszam, i zremisowaliśmy spotkanie. Ale to było towarzyskie spotkanie i to była właśnie klasa Zielińskiego. I on cały czas powinien, jeśli jest ustawiony w pomocy i musi, i ma zadania defensywne, wówczas po prostu traci dużo ze swojej wartości, bo on nie umie, po prostu tak jak Messi, nie umie odebrać piłki. I nikt do Messiego nie ma pretensji, ale do Zielińskiego mamy. Czyli jest źle, był źle ustawiany. Chciałbym teraz przejść do meczu Bayern-Barcelona, bo na pewno o nim musimy porozmawiać. Cały świat czeka, cały świat piłkarski czeka na to spotkanie. Czekają kibice Roberta Lewandowskiego, czekają Niemcy, czeka Hiszpania. Najpierw pytanie ode mnie, ale wy też komentujcie. Czy Robert Lewandowski strzeli gola Bayernowi w Monachium, czy Barcelona wygra? No i to samo pytanie do pana, panie Janku. Życzę mu z całego serca, żeby strzelił, ale proszę państwa, proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz. To nie jest mecz jakiś taki Bayern-Barcelona. Wszyscy piłkarze Bayernu, szczególnie teraz, po tym trzecim remisie, zdają sobie sprawę,
że te pierwsze trzy mecze, gdzie strzelili 17 bramek chyba, czy 16, rozbijali przeciwników, no, dawało jakąś taką szansę na to, że nie ma Roberta, umarł król, niech żyje król. W tej chwili widać, że tego Roberta brak. Trzy remisy z niezbyt jakimiś wymagającymi przeciwnikami stworzyły to, że oni jutro wyjdą na stadion, wszyscy zawodnicy Bayernu, wszyscy, powtarzam, będą grali na 110%, żeby pokazać, że bez Roberta możemy wygrać z tym Robertem. Natomiast Barcelona nie ma jakichś takich dodatkowych motywacji. No na pewno motywacją dodatkową jest to, że muszą wyjść z grupy. I tu będą wszystko robili. Barcelona moim zdaniem będzie grała na remis, bo dwa remisy jutro w Monachium i za dwa tygodnie w Mediolanie praktycznie dają im wyjście z grupy, no bo trudno, żeby u siebie nie wygrali z Interem. I dlatego mówię, motywacja na pewno będzie po stronie Bayernu Monachium, bo będą chcieli udowodnić, że bez Roberta też potrafimy wygrać. Tym bardziej, że nie wiem, dwa czy cztery mecze dotychczas rozegrane, ostatnio rozegrane przez Barcelonę i Bayern zakończyły się zwycięstwem Bayernu. I to będzie dla nich, dla wszystkich zawodników takie wyzwanie. Łącznie dla Tomasa Müllera, przyjaciela Roberta, który też będzie chciał pokazać, że bez Roberta może strzelić bramkę. Także więcej tej motywacji moim zdaniem jest po stronie. Ja bym chciał, żeby Robert strzelił bramkę, żeby to się zakończyło remisem 1-1 czy 2-2, bo wtedy będzie i Wilczyty, i obca cała. Natomiast jeśli chodzi o kibiców, to jestem przekonany, że po tych apelach Müllera, Rummenigge i kierownictwa Bayernu, że Robert zostanie przyjęty z godnością i tutaj nie będzie żadnych jakichś takich szowinistycznych akcentów. Dlaczego? No bo oni wszyscy mówią, przyjmijmy tego Roberta, który zrobił coś dla nas przez te 8 lat, że myśmy zdobyli wszystko. I Robert przez te 8 lat, no 8, ale przez ostatnie 4 lata był twarzą jednego z najlepszych zespołów świata. To, że moim zdaniem nie tak się rozstał, jak powinien, ja też tak uważam, to pójdzie w niepamięć i sądzę, że zostanie dobrze przyjęty. Ale nawet jak będą jazdy, to Robert mogą być, tak mogą być, panie Janku, ja tak myślę, że nie będzie tak ale dużo. Ale jak będą, no i co to pomoże? No nic im to nie pomoże. Na pewno Roberta to nie zdeprymuje. No nie. Bo on się musi spodziewać, że jak będą grali na Realu Madryt, to będą jeszcze większe gwizdy. Nie na Roberta, na całą Barcelonę, bo tam jest nienawiść nieprawdopodobna. Także do tego najlepszy piłkarz świata powinien być przyzwyczajony. To jest tak samo jak Iga. Przed finałem, po pokonaniu Amerykanki już były jakieś takie, a pajacyki robi, a coś tam tego, niesportowe zachowanie, moralnie chcieli ją tam jakoś trochę stłamsić. A Iga pokazała, co to znaczy pajacyk. To przy przeciwniku Jurek Dudek zaczął to swoje pajacowanie w bramce i dzięki temu obronił karne w meczu z Milanem. I zdobył Puchar Europy dla Liverpoolu. I też, no co, nie wolno mu było tych pajacyków robić? Robił. A od tego są piłkarze, żeby na to nie zwracali uwagi. Od tego jest tenisistka, żeby grała. Kiedyś były te słynne oddychanie takie, szczególnie wśród dziewczyn. O Jezus, jak one oddychały, jak to przeszkadzało. No ale na Boga, no. Przeciwnik jest przeciwnikiem i w sporcie się stosuje różne metody, żeby wygrał. Tak jest. Także tutaj żadne gwizdy nie pomogą moim zdaniem Bayernowi, bo jeśli będą gwizdy, to zawodnicy Bayernu też będą trochę tacy zdeprymowani. No bo oni się tego nie spodziewają. Oni się spodziewają, że Robert zostanie przyjęty tak, na co zasługuje. Panie Janku, troszkę miłych słów od naszych widzów. Jan Klich, niesamowicie ciekawa rozmowa. Obydwaj panowie to światowa klasa.
wielkie dzięki, chociaż może to przesada, jeżeli chodzi o mnie, o pan Jan, to klasa światowa absolutnie. I kolejna rzecz, kolejny komentarz, Gesbek. Witam, pozdrawiam panów Jana i Przemka, przede wszystkim reszty, dobrej reszty dnia dzisiaj. Również pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. No, rozmawiać o piłce, panie Janku, to przyjemna sprawa chyba. Ale naturalnie tak. I to, co ja mówię złego o naszych piłkarzach. Czy, no, na Boga, no, ja po to mówię, żeby wyciągać z tego wnioski. Ja nie mogłem zrozumieć jednej rzeczy. Gra Lech Poznań Villarreal. I po meczu holenderski trener mówi tak. No nie, ale no fajnie, no przegraliśmy tam 4-3, ale lepszy mecz zagra... I pytają go się dziennikarze. Bo mówią, jak to jest możliwe, że Lech zagrał tak kapitalny mecz? Pomimo tego, że przegrał, on mówi, nie, ja uważam, że myśmy lepszy mecz zagrali z Lechią w Gdańsku. No, ja nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Jeśli trener drużyny porównuje Villarreal, nawet zawodników rezerwowych, ale tam na rezerwie grają reprezentanci poszczególnych krajów. Oni byli półfinalistą w zeszłym roku Ligi Mistrzów, pokonali Bayern Monachium. Jeśli trener porównuje strzelenie 3 bramek i doskonałą postawę na boisku do ostatniej drużyny naszej ekstraklasy, to dla mnie jest po pierwsze skandal, a po drugie ten trener po prostu podważa zawodników, bo oni strzelają 3 bramki, do końca jeszcze nie wiadomo jak to będzie, oni uwierzyli w siebie, oni stali się tym Lechem Poznań, który zdobył Mistrzostwo Polski. I nagle po meczu trener mówi, nie, to wcale nie był najlepszy mecz. To ja nie wiem o co tu chodzi. Ja uważam, że Lech grał katastrofalnie z Islamczykami. Katastrofalnie, mówiłem to o tym, ale kiedy zagrał kapitalne spotkanie z jedną z najlepszych europejskich drużyn, to trzeba pochwalić i trzeba to wykorzystać, żeby ten Lech właśnie zaczął w tej chwili odnosić sukcesy w Lidze Polskiej. I proszę, powiedział coś takiego w meczu z Pogonią, zamiast zmienić tego słabo grającego środkowego obrońcę, nie zmienił. No i Lech zremisował, wygrany mecz. W dużej mierze tutaj zaważyła nawet ta wypowiedź po meczu z Villarreal. Tak się nie robi. Jeszcze, panie Janku, gorące pytanie, Mateusz Ksawerów. Czy to prawda, że Kownacki odmówił powołania? No faktycznie, powiedział, że jeszcze nie jest gotowy. Jak pan to ocenia? Tak, ale Kownacki moim zdaniem postąpił bardzo słusznie. Dlaczego? Dlatego, że on w tej chwili jest, powiedzmy, na tej topie pierwszej ligi. Nie w Bundesligi, tylko topie. No bo strzela bramki. I on jak ma tutaj przyjechać i to ma, te dwa mecze mają być, jakby to powiedzieć, no, generalną próbą przed meczem z Meksykiem, no to wiadomo, że rozmawiał chyba z selekcjonerem, że no, wyjdzie na pewno Lewandowski i będzie grał. Jeśli nie całe spotkania, no to w drugim wchodzącym będzie, powiedzmy, Milik za niego, czy Świderski. A być na zgrupowaniu, no to no, zrezygnował, no bo jak to się mówi, zmierzył siły na zamiary i on w tej chwili, gdyby przyjechał, to byłby naprawdę tą piątą dziewiątką. A on tylko potrafi na tej dziewiątce grać, no bo wiadomo, że tam i gra, i zaczyna mu dobrze iść. I moim zdaniem postąpił, jakby to powiedzieć, po męsku, honorowo. No dobrze, panie Janku, zbliżamy się do godziny naszego wywiadu, naszego programu dzisiaj, także będziemy powolutku kończyć. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, dziękuję widzom. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że po Holandii będziemy tak samo zadowoleni jak po Idze i po Zmarzlinie. Oj oby. Nie mówię tutaj o siatkarzach, dlatego że ten mecz nie możemy przegrać. No tak, ale gdybyśmy, panie Janku, przegrali z Holandią w finale Mistrzostw Świata piłkarskich, też byśmy chyba byli zadowoleni. Tak, ale mówię konkretnie, teraz w lidze nie możemy przegrać meczu z Holandią, bo może nam grozić spadek.
Tak. I tutaj porażka nie wchodzi w rachubę. Remis? Tak. Tak jest, panie Janku. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Do widzenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cóż, to była rozmowa z panem Janem Tomaszewskim. Porozmawialiśmy sobie o wielu sprawach. I o piłce, i o siatkówce, o Idze Świątek, a nawet o Elżbiecie II. Kto z was nie obejrzał całości, to może sobie przewinąć i tę godzinę ciekawej rozmowy z panem Janem zobaczyć. Zachęcam was oczywiście do subskrybowania naszego kanału Super Express Sport. No po co? Po to, żebyście byli zawsze poinformowani o tym, że są nowe filmy na naszym kanale. Łapki w górę, bardzo prosimy, zaznaczajcie dzwoneczek, komentujcie, bądźcie z nami, Przemek Ofiara. Dziękuję bardzo, cześć.